Dzień dobry. Dziś chciałbym Państwu pokazać moje kolejne podejście do tematu portatywu. Tym razem jest to instrument bardzo podobny do tego, który już pokazywałem Państwu kiedyś, natomiast wykonany trochę z innych materiałów. Piszczałki w tamtym portatywie były cedrowe, te są natomiast wykonane z drewna świerku. Kiedy udało mi się na Podhalu znaleźć stary tartak, który kiedyś przygotowywał drewno dla polskiej fabryki fortepianów w Kaliszu. I tam w takim budynku magazynowym w kącie leżały sobie małe świerkowe deseczki, które czekały kilkanaście lat na to, żeby stać się kiedyś piszczałkami portatywu. Jest to zdecydowanie najbardziej pracochłonny instrument, jaki wykonywałem. Praca trwa kilka miesięcy. Jest to bardzo żmudna i dokładna praca. Na efekty czeka się długo, dlatego prawdopodobnie w najbliższym czasie dam sobie już chyba spokój z robieniem portatywów. Kiedy się zastanawiałem, no dlaczego to w końcu trwa tak długo, cóż, przecież to taka niewielka skrzynka, parę deseczek, zadałem sobie taki mały trud, żeby policzyć, ile tego jest. I jak się okazuje, to jest kilkaset elementów, które trzeba ręcznie obrobić. I kiedy policzyłem powierzchnie drewniane, które trzeba ręcznie obrobić, wyszło mi ponad 3200. Niektóre muszą być dopasowane tak ściśle, żeby nie przepuszczały powietrza. Muszą być dopasowane w ten sposób, żeby każda piszczałka żeby dawała odpowiedni głos. Do tego dochodzą elementy skórzane, to znaczy konstrukcja miecha. Musi być bardzo dokładnie też sklejona, spasowana, tak żeby nie przepuszczała powietrza. Do tego dochodzą ozdoby, to znaczy na bocznych ściankach mamy takie gotyckie okienka zrobione z jednej warstwy drewna orzechowego oraz dwóch warstw pergaminu. Do tego elementy z filcu, metalowe. Jest tego naprawdę bardzo dużo i w sumie przestałem się dziwić, że to trwa tyle. Portatyw można... obsługuje się, jedną jak obsługuje się miech, drugą gra się na klawiszach. Klawisze są wykonane z te diatoniczne z hebanu, natomiast chromatyka jest wykonana z naszej polskiej śliwy. Można za pomocą takiego małego urządzonka, takiej małej dźwigienki, włączyć jeden z klawiszy tak, żeby grał stale. Jest to potrzebne przy strojeniu, no bo jedną jako trzeba obsługiwać miecha, drugą wsuwać bądź wysuwać te koreczki, które są na końcu każdej z piszczałek. No, ale można też użyć tego do grania, to znaczy włączyć sobie stały buldon. Klawisze ze mnie żaden. Tak więc jeśli chcą się Państwo dowiedzieć czegoś więcej na temat tego portatywu oraz innych moich instrumentów, proszę pisać pod adres instrumenty@o2.pl.